które obserwujemy w rosyjskiej gospodarce od lat i bym powiedział, że tylko problem tylko i wyłącznie się pogłębia. Ale z drugiej strony to państwo cały czas stać na prowadzenie takich aktywnych działań wojennych w Syrii, na wspieranie separatystów w Zagłębiu Donieckim, na utrzymywanie Krymu. Skąd te pieniądze się biorą i dlaczego nie ma tutaj zmiany w tej polityce? Może właśnie dlatego Rosja prowadzi taką agresywną politykę zagraniczną, aby równoważyć niedostatki w wymiarze wewnętrznym. No my dużo mówimy o antyamerykańskiej fobii polityki rosyjskiej, mówimy o celach dotyczących podziału Zachodu, wkładania nogi w kija w szprychy, prawda, w polityce Zachodu, w Syrii i tak dalej, ale jest przecież bardzo istotny element polityki, wewnętrzny aspekt polityki zagranicznej rosyjskiej. To jest konsolidacja społeczeństwa wokół Kremla, to jest budowa dumy mocarstwowej, to jest, jak to się mówi, zamiana, jak gdyby zastępowanie pustej lodówki wrzeszczącym telewizorem, z którego wydobywa się propaganda Rosji wielkiej, potężnej, pozostającej w konfrontacji z wszystkimi dookoła, otoczonej wrogami. To jest, kluczowy czynnik mobilizacji społecznej wokół Władimira Putina i dlatego właśnie w czasie kryzysu mamy asertywną, agresywną politykę rosyjską zmierzającą do koncentrowania opinii, uwagi opinii publicznej na wymiarze międzynarodowym. Ale czy to oznacza, że Ukraina nie może się spodziewać niczego dobrego w tym roku ze strony Rosji, czy też, nie wiem, zaprzestałem na przykład wspierania separatystów, dlatego że o aneksji Krymu tu nie mówię, dlatego że jest to chyba bardzo mało prawdopodobne, żeby Rosjanie się stamtąd wycofali. Nie, Rosja nie będzie zmieniała swojej polityki wobec Donbasu, na pewno nie będzie szła na ustępstwa w każdym razie. Będzie liczyła na to, że Ukraina się wywróci w wymiarze wewnątrzpolitycznym, że prezydent Trump, że zmieniająca się mozaika architektury bezpieczeństwa europejskiego spowodują, że Ukraina będzie miała coraz mniej sojuszników na Zachodzie, że będzie się anarchizowała w wymiarze wewnątrzpolitycznym, że wówczas łatwiej będzie osiągnąć swoje cele. Więc to jest raczej oczekiwanie na to, że Ukraina się ulegnie osłabieniu, niż szukanie jakiegoś rozwiązania tu i teraz, bo Rosja jest też świadoma swojej słabości. Nie jest w stanie i przez ostatnie 3 lata wojny przeciwko Ukrainie nie była w stanie narzucić Kijowowi własnej wizji tego państwa, a front się ustabilizował. Ukraina odbudowała armię, Ukraina bardzo powoli, ale jednak wzmocniła się w wymiarze gospodarczym. Ukraina odmieniła się w wymiarze mentalnościowym, świadomościowym, co jest wielkim rachunkiem, który na przestrzeni najbliższych 10 lat Rosja płacić będzie. Więc, ale jak gdyby doraźnie konfrontacja, doraźnie grana próbę osłabienia, zdestabilizowania Ukrainy, zamiany jej w państwo upadłe albo chociaż półupadłe. Czy ten rok, który się skończył, czy Ukraina może rzeczywiście zaliczyć go do swoich sukcesów, czy zrobiono te kroki, które już są tak zwanymi krokami nieodwracalnymi właśnie w kierunku tej europeizacji takiego państwa? Ja uważam, że Ukraina przez ostatnie 3 lata przeszła bardzo dużą drogę, która moim zdaniem ma charakter nieodwracalny, jeżeli chodzi o budowę świadomości narodowej, państwowej, wzmacnianie tej świadomości, tożsamości, a tym samym wychodzenie z rosyjskiej przestrzeni imperialnej, zarówno w wymiarze politycznym, ale również, co może nawet ważniejsze, w wymiarze mentalnym. Więc jakby pod tym względem możemy powiedzieć, że Rosja wojnę przeciwko Ukrainie przegrała. Ale dużo trudniejsza jest odpowiedź na pytanie o ostatni rok, czy ostatnie 2-3 lata w wymiarze naprawy transformacji państwa, no bo widzimy, że tutaj mamy do czynienia z 2 krokami do przodu, jednym do tyłu, a czasami nawet 3 do tyłu i potem znowu z 2 do przodu. Te reformy idą opornie. Opór elity biurokratycznej, politycznej, oligarchicznej jest olbrzymi i chociaż pewne efekty obserwujemy, no, to by
trzeba było pewnie sektorowo spojrzeć, prawda? Walka z korupcją, kwestie spraw reformy resortu spraw wewnętrznych, kwestie reformy sektora energetycznego, sektora bankowego, no tutaj w każdym samorządność, w każdym z tych aspektów pewne osiągnięcia są, w każdym również z tych aspektów osiągnięcia są mniejsze niż by się chciało oraz niż by Ukraina potrzebowała. Podsumowywaliśmy zeszły rok i mówiliśmy o tym, co wydarzy się w tym roku z dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, doktorem Adamem Berhardem. Dziękuję za zaproszenie, kłaniam się. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Radio 24. Najnowsze informacje z Unii Europejskiej na antenie Polskiego Radia 24. Euroserwis od poniedziałku do piątku o godzinie 8.16. Autopromocja. Jest czwarta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. 14 stycznia ma odbyć się oficjalnie powitanie amerykańskich żołnierzy z 3. Pancernej Brygady Grupy Bojowej w Polsce, powiedział w TVP Info rzecznik MON. Pierwsza grupa amerykańskich żołnierzy przyleciała już na lotnisko we Wrocławiu. Jest to część pancernej brygady, która wzmocni wschodnią flankę NATO, dodał Bartłomiej Misiewicz. Aktualnie witamy wojska amerykańskie z ciężką brygadę pancerną. Będzie to w sumie 3,5 tysiąca żołnierzy, plus oczywiście pracownicy cywilni. Będą rozlokowani w 5 miejscach w Polsce. Z Niemiec wyrusza sprzęt, ponad 1,5 tysiąca sztuk. W zeszłym tygodniu minister Antoni Macierewicz mówił o dacie 12 stycznia. To jest ta kluczowa data, kiedy ten sprzęt amerykański, ciężki sprzęt, przekroczy granicę Polski, więc na to czekamy. Liczące 3,5 tysiąca żołnierzy brygadowa grupa bojowa przywozi ponad 400 pojazdów gąsienicowych i ponad 900 kołowych, w tym 87 czołgów Abrams. Z Bremerhaven sprzęt ten zostanie przewieziony koleją oraz konwojami wojskowymi i komercyjnymi w rejon Żagania w województwie lubuskim i Drawska Pomorskiego w województwo zachodniopomorskie. W ramach pierwszej rotacji dowództwo brygady oraz bataliony inżynieryjne i wsparcia będą stacjonowały w obiektach wojskowych w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu oraz w Drawsku Pomorskim. Prawie 7,5 tysiąca migrantów zginęło na całym świecie w 2016 roku. Dane podała Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, która podkreśla, że to rekordowa, ale też z pewnością zaniżona liczba. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Oficjalne dane mówią, że w ciągu 3 ostatnich lat podczas próby przedostania się do innych krajów życie straciło 18,5 tysiąca ludzi. Oznacza to, że dziennie ginęło około 20 migrantów. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji dane te są szokujące, a rzeczywistość jest jeszcze gorsza. Więcej ofiar niż te, które są notowane, pochłania droga przez Iran i Turcję, wybierana przez Irakijczyków, Pakistańczyków i Afgańczyków. Ludzie są rozszarpywani przez wilki w górach leżących między Iranem a Turcją. Często spadają z górskich szlaków i nikt nie jest w stanie przyjść im z pomocą. Powiedział Polskiemu Radiu dr Mahmud Benapal z Międzynarodowej Organizacji Lekarze Bez Granic. Nie ma też pełnego obrazu sytuacji, jaka panuje w niektórych regionach Afryki. Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji twierdzą, że trzeba przestać zajmować się liczeniem zgonów, a w zamian stworzyć bezpieczne i legalne szlaki migracyjne. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W Detroit w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się międzynarodowe targi motoryzacyjne. To największa tego typu impreza na kontynencie amerykańskim. Podczas targów światowe koncerny motoryzacyjne zaprezentują nowe modele oraz nowoczesne technologie. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Detroit określany jest mianem stolicy amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Międzynarodowe targi odbędą się tu już po raz 29. Potrwają 2 tygodnie. Swoje premiery będzie mieć ponad 40 modeli samochodów. Amerykanie poznają m.in. nowe wersje Chevroleta Traverse, Forda Mustanga, a także najpopularniejszego sedana w Stanach Zjednoczonych Toyota Camry. Volkswagen będzie starał się odbudować swoją pozycję na rynku amerykańskim po skandalu z emisją spalin, prezentując nowego Tiguana. Wiele nowych modeli będzie wyposażonych w technologie umożliwiające zdalne kierowanie. Wśród tzw. aut autonomicznych jest nowa wersja Chryslera Pacifica, która powstała we współpracy z gigantem internetowym Google. Inne rozwiązania, które coraz powszechniej stosowane są w nowych autach i które zostaną zaprezentowane w Detroit, to coraz lepsze instrumenty analizy ruchu na drogach, samodzielnego parkowania oraz automatycznego hamowania w sytuacjach zagrożenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Ma być atrakcją turystyczną, ale też służyć mieszkańcom. W Suwałkach uroczyście odsłonięto największy w mieście termometr. Urządzenie ma 3 metry wysokości i znajduje się na ścianie budynku w centrum Suwałk. Raz, dwa, trzy. O! Cóż to za temperatura? Tylko minus 5. Chcemy w ten sposób wyeksponować, jaka jest temperatura w tym mieście, które jest nazywane jako biegun zimna w Polsce. Prezydent Suwałk Czesław Rękiewicz. Zamontujemy tutaj vis-a-vis kamerę, która będzie przekazywała przekaz online z tego dużego termometru i każdy będzie mógł w Polsce i na świecie sprawdzić, jaka jest obecnie temperatura w naszym mieście. Tutaj jest akurat takie przejście. Bardzo dużo ludzi przychodzi i można zobaczyć, jaka jest temperatura. Czy w chłod jakiś, czy gdzieś na słoneczko sobie wejść. Ja tędy przychodzę rano do pracy, to będę wiedziała, ile jest stopni. Ja myślę, że nawet wyświetlany może byłby lepszy. No ale jaki jest, taki dobry. A ważne, że jest. I jest duży i widoczny. Za każdym razem można, kiedy się przechodzi, spojrzeć. Odsłonięcie termometru było jedną z atrakcji zimowej imprezy Stacja Pogodna Suwałki, która odbyła się w weekend w mieście. Prognoza pogody. W dzień na zachodzie, południowym wschodzie oraz na Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od minus 13 stopni na Podkarpaciu, przez minus 10 w centrum i na wschodzie, do minus 1 na zachodzie oraz nad samym morzem. Wiatr słaby, ale wysoko w Karpatach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po czwartej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Łukasz Warzecha, Wróżenie z faktów. Kłaniam się Państwu. Ze mną w studiu Marcin Fijołek, Tygodnik w sieci, i Marcin Celiński, Liberté. Panowie, zacznijmy od tego, czy baliście się przyjechać do studia, bo przecież smog w powietrzu. Ja jestem człowiekiem odważnym. Więc wyszedłem z domu w ten smog, ale to jest... ciekawa sprawa. Ja wiem, że w niskich temperaturach, takie jak mamy teraz, to ten smog jest trudniejszy do przewietrzenia, bo to jest trochę mniejsza sprawa związana z produkcją samego smogu, a trochę większa z tym, na ile jesteśmy przewietrzeni. Dlatego Kraków zawsze ma gorsze wskaźniki od Śląska chociażby. Bo leży w kotlinie i po prostu nie jest przewietrzany. Natomiast zastanawiam się, co było 10 lat temu, co było 20 lat temu, kiedy struktura naszego i ogrzewania gospodarstw domowych, i przemysłowa była taka, że z całą pewnością tego smogu było dużo więcej. No na logikę. Ja rozumiem, że wtedy nie bardzo żeśmy mierzyli ten smog, ale zakładam, że w Warszawie lat 80. czy 90. musiało być dużo gorzej, więc jeśli dzisiaj miałbym się bać, no to wtedy to nie wiem, no już nie powinienem dożyć do dziś. Ja bym nawet powiedział, że tak nie trzeba daleko sięgać, bo ja nie pamiętam takiej histerii dwa lata temu, czy pięć lat temu, no a przecież chyba tak dużo się od tego czasu nie zmieniło, jeżeli już, to raczej na plus. I dlaczego pytam o to w programie Wróżenie z faktów, bo nie mam na to oczywiście żadnych podstaw, ale budując trochę może spiskową teorię, jeżeli widzę, że jakiś temat tego typu nagle zaczyna się pojawiać w bardzo natarczywy sposób na czołówkach różnych mediów, jest to rozkręcane coś w rodzaju histerii, to od razu zapala mi się lampka ostrzegawcza i zadaje sobie pytanie, cui protest. No i w tym wypadku, jeżeli zadamy sobie pytanie, kto na tym może skorzystać, to różne odpowiedzi przychodzą nam do głowy. Pierwsza odpowiedź z brzegu: producenci samochodów. Po to, żeby doszło do kolejnych zakazów czy ograniczeń w kupowaniu samochodów z silnikiem diesla. No i wiadomo, to wymusi wymianę na nowe pojazdy. Ja swój samochód diesla zostawiłem w domu, przyjechałem komunikacją miejską, więc mam nadzieję, darmową, że... Darmową dzisiaj w Warszawie. Nie, od jutra jest darmowa. Dziś jeszcze mój miesięczny zadziałał normalnie. Ale no rzeczywiście jest w tym coś ciekawego, że ten temat zaistniał właśnie dzisiaj. Chociaż nie stułbym tutaj spiskowej teorii akurat. Tutaj wydaje mi się, że czasami tak jest po prostu, że temat, który od tygodni, bo ten temat gdzieś tam się przebijał od tygodni. Ruchy miejskie podnosiły ten smog. Różne portale ekologiczne, portale też miejskie, lokalne. Dzisiaj rzeczywiście ten poziom tego zanieczyszczenia powietrza jest wysoki, no właśnie dlatego, że jest taka, a nie inna pogoda, jest mróz, jest zimno. No tylko jest to oczywiście to pytanie, o którym tutaj mówili panowie, że no dlaczego nie mówiliśmy o tym 2 czy 3 lata temu? No 3 lata temu nie było tego smogu, tak? No
jakoś żyliśmy wszyscy tu w Warszawie i nikt z tego powodu nie cierpiał. A może właśnie cierpiał, może dzisiaj mamy skuteczniejsze pomiary, może dzisiaj wiemy więcej i nauka poszła do przodu i trzeba się przed tym bronić. Na pewno pewna ostrożność w tej temacie nie zaszkodzi, bo wszyscy chcielibyśmy chyba żyć w czystszym powietrzu niż teraz. Natomiast no, nie wiem, czy jest też powód do histerii. To przechodząc teraz już do typowych tematów politycznych i zalecając naszym słuchaczom ostrożność i wstrzemięźliwość w ocenianiu takich komunikatów, bo wydaje mi się, że ostrożność i wstrzemięźliwość to są cechy pozytywne i zawsze należy je wykazywać przy analizowaniu jakichkolwiek tego, zwłaszcza takich alarmistycznych doniesień na każdy temat, no to przejdźmy do już klasycznej prognozy politycznej, też być może alarmistycznej, a może nie, no bo będziemy mieli 11 stycznia posiedzenie i Senatu, i Sejmu. I to jest ten kluczowy dzień, kiedy, no właśnie, co się stanie, bo okupacja sali plenarnej w Sejmie przybrała formę okupacji wirtualnej, jak się wydaje. Kilkakrotnie już zdarzyła się sytuacja, kiedy nikogo tam na sali nie było. Potem szybko zbierali się posłowie opozycji, jak posłowie partii rządzącej pokazali, że tam nikogo nie ma, to potem szybko tam ktoś przychodził. Z jakichś powodów również, o ocenę czego też bym panów poprosił, sala nie była zamykana, mimo że były momenty, kiedy tam nikogo nie było. Nie zamknięto jej, czyli umożliwiono posłom opozycji powrót do okupacji sali sejmowej. No i właśnie. I cóż się stanie takiego 11 stycznia panów zdaniem? No to jest ciężkie wróżenie, ponieważ na logikę obie strony, i władza, i opozycja, nie mają z tej sytuacji dobrego wyjścia. Znaczy, dobrym wyjściem pewnie by było, gdyby ktoś w kancelarii Sejmu wykazał się refleksem i jeśli faktycznie był moment, kiedy sala była pusta, to po prostu wziął ją, zamknął na klucz i to zapewne zamknęłoby sprawę ku sromocie opozycji. Natomiast nie wątpię, że samego 11 czy tam od 10 opozycja w komplecie będzie na tej sali. No i tutaj mamy ograniczoną liczbę scenariuszy, ograniczoną do samych złych. To znaczy z jednej strony może marszałek zadysponować jakieś siłowe rozwiązanie, moim zdaniem bardzo złe wyjście dla obozu władzy, szczególnie dla opozycji może nie najlepsze, ale jakieś w miarę honorowe, to znaczy jeżeli pamiętam jeszcze ze swoich młodych lat, że jak mnie wynosili z okupacji, to było wyjście honorowe, natomiast gdybym sam z niej wyszedł, no to nie uzyskawszy tego, czego przedmiotem byłby, dlaczego by okupowałem, no to wtedy jest gorzej i to jest jedno rozwiązanie. Przepraszam, że tutaj dopytam, bo zastanawiałem się nad takim wariantem, który byłby czymś pośrednim pomiędzy wariantem siłowym, a nie siłowym, czyli że Straż Marszałkowska rzeczywiście wchodzi do sali, ale ponieważ posłowie opozycji też już chcą zakończyć tę akcję, to kończy się nie na wynoszeniu ludzi z sali, tylko na rozmowie ze strażą, która mówi proszę opuścić, oni mówią no ale my tu okupujemy, ale proszę opuścić i oni opuszczają. Nie ma żadnych rękoczynów, jest wyproszenie z sali sejmowej. No tak, tylko że tutaj jakby nie Straż Marszałkowska i nie Kancelaria Sejmu jest partnerem do tej rozmowy. Opozycja nie podnosi uchybień związanych z pracą tych organów, tylko mówi o budżecie uchwalonym przy prawdopodobnym braku. Tak, ale ja mówię o samym zakończeniu okupacji. Oni, znaczy psychologicznie rzecz biorąc, a także politycznie rzecz biorąc, nie uzyskawszy jakiegoś kompromisu w sprawie budżetu, a ten kompromis może być zawarty na poziomie liderów politycznych, a nie ze Strażą Marszałkowską czy kimkolwiek, opozycja po prostu nie może się cofnąć. No to by było zupełnie nielogiczne, gdyby oni, siedząc tam ileś dni, dochodząc do momentu, w którym chyba nie wszyscy, nawet zwolennicy opozycji, widzieli sens w tym, że oni tam spędzili święta, Sylwestra i tym podobne rzeczy. Po drodze jeszcze coś tam się wydarzyło, co jakby trochę podważało, czy osłabiało ten protest. No to oni w tym momencie nie mogą zakończyć bez jakiegokolwiek gestu politycznego ze strony rządzących, bez jakiegokolwiek porozumienia politycznego. Bez takiego porozumienia, no to marszałek poza tym wyjściem siłowym może albo powtórzyć manewr, tylko teraz już obudować go formalnie i zrobić zgodnie z procedurami, czyli czy przenieść do sali kolumnowej,
czy do dowolnej sali w Warszawie, bo umówmy się, że to wcale nie przenieść musi być... Przenieść obrady, przenieść sesję Sejmu. Może ją po prostu zwołać w jakiejś, nie wiem, odpowiednio dużej sali konferencyjnej na terenie Warszawy, takich nie brakuje. No i wtedy PiS z przystawką będzie sobie obradował gdzieś tam w Warszawie, a opozycja będzie siedzieć w Sejmie, co będzie przedłużeniem pata i to jest rozwiązanie niedobre dla wszystkich. No i jest trzecie rozwiązanie, którym już trochę wspominałem, czyli jednak jakiegoś porozumienia politycznego. Zdaje się, że pomysł rozwiązywania tego pata budżetowego za pośrednictwem Senatu trochę spalił Ryszard Petru, ujawniając go, jak się wydaje, bez konsultacji z innymi liderami opozycji. No ale może jest jeszcze jakiś cień nadziei, żeby jakieś porozumienie w sprawie samej uchwały ustawy budżetowej zostało zawarte i czy to będzie reasumpcja głosowania, czy to będzie pod jakimś pozorem powtórzenie głosowania, co by nie wymagało reasumpcji, bo tu jest pewien spór, czy jakakolwiek inna forma kompromisowa powrotu, przywrócenia tej procedury, no to wtedy opozycja może siąść we własne ławy i Sejm może się odbyć w miarę normalnie. Taką formą kompromisu, która dawałaby wyjście z twarzą dla obu stron tego sporu, była propozycja marszałka Karczewskiego, żeby te poprawki do budżetu, które były przegłosowane w pakiecie w sali kolumnowej, no umówmy się, z dość charakterystyczny sposób głosowane, no, obudujmy to tak delikatnie, były powtórzone w Senacie, tak żeby każdy marszałek Karczewski przedstawiłby te poprawki, nad każdą z nich senatorowie raz jeszcze by obradowali. No wtedy, wiadomo, krok do tyłu wycofuje się Prawo i Sprawiedliwość, krok w tył robi opozycja. Oczywiście obie strony mogą wydać jakieś oświadczenia, jakieś górnolotne słowa. A mogą jeszcze groźnie poprzeć. Tak, groźnie pochukują i wycofują się na z góry opatrzone pozycje. I to był scenariusz, który no, dawał szansę na takie wyjście z twarzą dla wszystkich. No, to już jak wiadomo... To był sygnał ze strony marszałka Karczewskiego, tak, ale nie podtrzymany przez marszałka Kuchcińskiego, jak się wydaje. Tak, chociaż tutaj marszałek Kuchciński no, nie miał w zasadzie nic dużego do powiedzenia, no bo to miało być miejsce w Senacie, więc wystarczyło się dogadać nawet poza wiedzą marszałka Kuchcińskiego. Wariant siłowy, bo tutaj jak już wiemy, ta propozycja raczej nie przejdzie, chociaż jeszcze mamy dwa dni, więc te negocjacje atakowe trwają, gdzieś tam są prowadzone. Wariant siłowy wydaje mi się jest niemożliwy. Niemożliwy dlatego, że w obozie Prawa i Sprawiedliwości panuje takie przekonanie, dość racjonalne, że obrazki, które zostałyby nagrane przy okazji jakiegoś tam wynoszenia posła Budki, który tam wierzgałby nogami albo posłanki po maski, no to dałyby tyle paliwa dla niechętnych mediów, dla zachodniej też opinii publicznej, że nikt by nie wchodził w szczegóły, dlaczego oni zostali wynoszeni, po co i tak dalej. No i jeszcze można chyba założyć, co się bardzo często pojawia już ostatnio w publicystyce, że PiS uważa, że właśnie siedzenie na tej sali takie już mocno bez sensu tak naprawdę sprzyja jemu. Znaczy, że partii rządzącej sprzyja bardziej niż opozycji, więc niech sobie siedzą. I tutaj zgoda, bo jeśli tak sobie spokojnie spojrzymy na ten protest opozycji, ja rozmawiałem też z niektórymi posłami Platformy Obywatelskiej, oni wiedzą, że ten przedłużający się spór, właśnie siedzenie na sali plenarnej, chłodnej, ciemnej, w Wigilię, w Sylwestra, w Trzech Króli i tak dalej, daje Platformie taką twarz partii oszołomskiej. No coś, czego... Coś, co miało Prawo i Sprawiedliwość w powszechnej opinii publicznej, takich partii trochę niezrównoważonej, niepewnej, a Platforma miała, no rzeczywiście, może i kradli, może i rządzili źle, ale przynajmniej są oni spokojni i jakoś tam przewidywalni. No, jeśli ktoś siedzi przez dwa tygodnie już ponad na sali plenarnej, zostaje tam na noc, świętuje tam, no to nie są poważni politycy, którym można oddać władzę. I tam w Platformie też panuje przekonanie, że rzeczywiście ten protest już nie służy. Tylko, że tam, no to jest fakt, że dochodzi do głosu coraz mocniej, dochodzą do głosu coraz mocniej posłowie młodzi, jak Pomaska właśnie, jak poseł Budka, jak kilkoro posłanka Gajewska, tego rodzaju posłowie, którzy no, wiedzą, że trzeba iść dalej, na ostro, nawet jeśli miałby to być kosztem notowań Platformy, no to oni idą w te happeningi, tak? W te obrazki. To, że oni się zdecydowali na taką formułę protestu, no to miało za zadanie podkreślić wagę tego, co się stało i zagrożenie takiego, a nie innego procedowania. No niestety ich właśnie
liderzy wagę tego protestu sami w którymś momencie, mówiąc delikatnie, podważyli, żeby nie powiedzieć ośmieszyli. No to znaczy mówię tutaj o wyprawie Ryszarda Petru do Portugalii w momencie, kiedy wezwał do strajku i stania z bronią praktycznie przeładowaną pod Sejmem, po czym jedzie sobie odpocząć. 11 stycznia, czyli to, co się może stać w Sejmie. No i tu pojawia się pytanie właśnie, jak się z kolei zachowa Prawo i Sprawiedliwość? To znaczy, czy pójdzie w sprawie ustawy budżetowej na ostro, mówiąc umownie? To znaczy, bez żadnego kompromisu po prostu robimy... Nie ma żadnych poprawek w Senacie, niech oni się tam kompromitują, my robimy swoje. No najprawdopodobniej tak właśnie będzie. Marcin Figołek. Tak właśnie będzie. PiS zapewne spróbuje podjąć obrady nowego posiedzenia Sejmu na sali plenarnej. I teraz jest pytanie o to, no jak zachowa się opozycja. Czy będzie dalej robić harce, okupować mównicę sejmową, skakać tam wokół fotela marszałka? Czy po prostu wystąpi dwóch, trzech liderów, ostro zaoponuje, powie, że to jest protest, no pasaranno, ale w związku z tym, że większości nie ma, no będą musieli pójść dalej i jakoś się pogodzić. I to też byłoby, mam wrażenie, wyjście no całkiem rozsądne z tej całej sytuacji. Oczywiście, no... Dobrze, zauważę jeszcze, że opozycja ma jedną furtkę. Tu pan Marcin Celiński mówił słusznie, że trudno kończyć tę okupację z punktu widzenia logiki tego protestu bez jakiejkolwiek uzyskania jakiejkolwiek koncesji, ale wydaje mi się, że jest jedna droga wyjścia z twarzą, nawet gdyby takiej koncesji nie było. Czyli gdyby liderzy opozycji wyszli do ludzi, umownie mówiąc, i powiedzieli, kończymy protest w imię odpowiedzialności za państwo. My jesteśmy tymi odpowiedzialnymi, kończymy protest, mimo że nic nie udało nam się uzyskać, bo chcemy, żeby Sejm normalnie pracował. Brak dostępu do sali plenarnej przynosi szkody państwu. No i wtedy mam wrażenie, w defensywie by się znalazł PiS. Tylko czy z punktu widzenia opozycji w ogóle taki manewr, z punktu widzenia tej wojny w Platformie, o której Marcin Fiołek mówił, taki manewr w ogóle jest możliwy? No chyba nie jest. Jeszcze jedno zdanie. Natomiast jeśli te obrady Sejmu zaczęłyby się w sali plenarnej, to jest pytanie później, co zrobi marszałek prowadzący te obrady. No, jeśli to będzie marszałek Kuchciński, czy będzie karał finansowo kolejnych posłów, którzy będą okupować mównicę, bo to jest być może odpowiedź na to, jak rozwiązać ten spór. Po prostu karać finansowo kolejnych tych posłów opozycji, którzy wejdą na mównicę, czy użyje straży marszałkowskiej, czy znów pójdzie na taką mini ucieczkę, zrobi przerwę i przeniesie obrady do sali kolumnowej. Tam jakieś przygotowania w Sejmie są, że... będzie to wyjście, beta furtka cały czas otwarta. Tylko pytanie, czy tam się zmieści ktoś więcej poza klubem PiS? No to zmieści się. Pracownicy klubu PiS, to widzieliśmy, zmieszczą się tam. Nie za dużo, ale trochę się zmieści. Natomiast ja myślę, że troszkę panowie musicie wejść w te lęki, które są autentyczne na opozycji. Lęk posłów opozycyjnych, dużej części posłów opozycyjnych, ale także ich zaplecza, nie leży w samej ustawie budżetowej. Ten lęk nazywa się konstytucja i dopuszczenie do tego, żeby usankcjonować precedens, w którym klub PiS-u, który jak wiadomo ma większość zwykłą w Sejmie, żeby klub PiS-u nie zebrał się któregoś dnia, nie wiem, na przykład na Nowogrodzkiej, albo w Grodnie, albo gdziekolwiek indziej, gdzie Sejm można bardzo tradycyjnie, ale chyba konstytucja nie dopuszcza spotkań poza granicami kraju. A panie redaktorze, otóż nie. Otóż nie, bo ja to sprawdzałem. A tak? Nie ma takiego ograniczenia. W ogóle nie jest to poruszony temat w Konstytucji, więc Sejm Grodziński jest możliwy, jeśli chodzi o ramy konstytucyjne. Ja z ciekawości przy okazji tego kryzysu zastanawiałem się i szukałem w Konstytucji odpowiedzi, gdzie ten Sejm może się odbywać. On się może odbyć wszędzie. Proszę nie podpowiadać. Tak naprawdę. Ja myślę, że ja i tak nie podpowiem niczego, czego by wyobraźnia marszałka Kuchcińskiego już nie objęła w tej sprawie. Więc lęk polega na tym, że któregoś dnia klub PiS się zbierze, uzna, że jest właśnie sesją Sejmu i zmieni konstytucję. No ale to nie jest możliwe. No jak nie? No nie jest możliwe, ponieważ do zmiany konstytucji jest... Obecnych na sali. Większość kwalifikowana obecnych na sali.
A więc wykona mniej więcej ten manewr, który został wykonany przy konstytucji kwietniowej, czyli przy nieobecności czy częściowej nieobecności opozycji, konstytucja zostanie zmieniona. Oczywiście będzie można potem na przykład do Trybunału Konstytucyjnego, który już jest pisowski, zgłosić zastrzeżenia co do takiej prawomocności takiej sesji Sejmu, ale fakt się stanie. Jeżeli pod tym kątem popatrzycie, to zrozumiecie radykalizm tych czy Młodej Platformy, czy Nowoczesnej, bo jest to lęk w mojej ocenie niepozbawiony zupełnie podstaw. I teraz, szukając tego kompromisu politycznego, no PiS musiałby dać jakąkolwiek rękojmi, jakąkolwiek gwarancję, że do czegoś takiego nie dojdzie. No tylko to jest, tutaj w tym, co pan mówi, tkwi założenie, że mamy do czynienia z autentyczną obawą. Rozumiem, że pan tak zakłada. Ja raczej widzę, ale to jest oczywiście tylko moja komentatorska opinia, raczej widzę tę grę po obu stronach jako bardzo cyniczną rozgrywkę. To znaczy nie sądzę, żeby tu ktoś miał autentyczne lęki. Nie, zależy z kim się porozmawia. Pani poseł Gajewska, czy no w ogóle to młode skrzydło z Platformy, że tu naprawdę nie o to chodzi. W dużej mierze są to obawy autentyczne, obawy także dużej części zaplecza intelektualnego obu partii opozycyjnych, tych, które protestują, czyli Platformy i Nowoczesnej, i oni, to ma duży wpływ na poczynania. To, panie redaktorze, to ja odbiję piłeczkę co do tego lęku, bo to rzeczywiście jest istotne, co pan mówi, tylko z drugiej strony lęk dotyczy, jeśli chodzi o stronę pisowskiej, polega na tym, że oni się boją tego, że kolejne będą obrady Sejmu, na przykład przy istotnej ustawie, jeśli nie budżetowej, to kolejnej, jakiejś tam ważnej z punktu widzenia państwa, i z powodu blokowania mównicy w fotela marszałka albo Bóg wie jeszcze jeden czego, nie będzie można jej przegłosować. Ale doskonale pan wie, że i to zresztą chyba nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że opozycja przyszła na tamtą sesję Sejmu z zamiarem blokowania mównicy. Był to pewien efekt narastających emocji i ciągu zdarzeń. Wykluczenia posła Szczerby i tak dalej. Podjęte jako prośba do marszałka Kuchcińskiego, żeby na przykład, jeśli wyklucza posła, to wiedział, za co go wyklucza. Nie, tutaj zgoda. Bo tutaj, słuchajcie, to jest jak w każdej sytuacji można porównać podwórkowej. No, to znaczy, klucze do sukcesu ma ten, który ma silniejszą brygadę. No, silniejszą brygadę ma PiS. W związku z czym wystarczyłoby, przecież umówmy się, że mówimy, oczywiście możemy tu jeszcze rozpocząć, ale nie mam to czasu, studium przypadku i powiedzeniu o tym, jak tam, nie wiem, bo to jest klasyczny efekt motyla, tak, to znaczy to, co się stało, bo wykluczenie posła Szczerby było naprawdę tym motylem, który gdzieś tam zamachał skrzydłami i z tego powodu zrobił się kataklizm. No, po prostu na to trzeba być wyczulonym. Ja tylko pokazuję, że jeśli opozycja obawia się, czy ma ten lęk co do ewentualnego przegłosowania konstytucji gdzieś tam w sali kolumnowej albo w Grodnie, przy nieobecności połowy posłów niemal, to PiS ma tę obawę równie mało prawdopodobną, teoretyczną czysto, że właśnie metoda okupacji z mównicy, zgoda, że nieplanowana na tym posiedzeniu, będzie po raz kolejny używana, tak? Że przy jakiejś tam kolejnej sesji, bo przecież takich nie zabraknie, przy nieodpowiedzialnym zachowaniu marszałka Kuchcińskiego, bo umówmy się, takiego też nie zabraknie. Chyba, że przestanie być marszałkiem. Znów będzie podniesiony właśnie argument, no to w razie czego to wejdziemy na mównicę, będziemy okupować parlament. No, czyli jeżeli panowie mają rację i rzeczywiście są takie lęki po obu stronach, no to by znaczyło, że te dwie strony są w pewien sposób, szachują się tymi lękami. To znaczy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kompromis się staje naprawdę trudny, bo oprócz dosyć cynicznej gry po obu stronach mielibyśmy jeszcze autentyczne obawy co do skutków wycofania się. No i co teraz? No nie, no i tu jest, jeszcze raz powtórzę, no, w silniejszej bandzie są klucze do zwycięstwa, to znaczy w jakiś sposób być może przez rozmowę liderów politycznych na temat regulaminu Sejmu, bo umówmy się, że on też nie jest idealny i on pozwala na różne nadużycia. Być może przez jakieś ustalenia na tym poziomie jesteśmy w stanie te lęki rozładowywać. Bo to, że ktoś na tych lękach cynicznie gra, to ja to odcinam. Oczywiście są tacy, którzy grają, ale te lęki są. I teraz, żeby je rozładować, no, należałoby wprowadzić
nie wiem, czy jakiś mechanizm z jednej strony, czy jakiś mechanizm, który nie pozwalałby marszałkowi zwołać Sejmu w Grodnie, na przykład bez zgody Konwentu Seniorów, to możemy na poziomie, to możemy na, i wręcz wprowadzić prawo weta, żeby było, była jasność wobec takiego postanowienia przez, w Konwencie Seniorów, czy w Prezydium Sejmu, gdzie są przedstawiciele różnych ugrupowań. I to jest z jednej strony, a z drugiej strony na przykład ułatwić marszałkowi odblokowywanie mównicy na poziomie tego samego dokumentu. Tylko to nie są rozwiązania, które są jakieś kosmiczne i niebywale zawiłe prawne. One tylko wymagają woli politycznej liderów, żeby siedli i sobie trzy takie mechanizmy wymyślili. Tylko pytanie, czy ta wola się znajdzie. To jest pytanie o wolę polityczną i odpowiedzialność naszych elit politycznych w parlamencie, bo o ile wśród szeregowych posłów jest wielu, którzy chętnie by się dogadali, poszli dalej, kłócili się o kolejne ustawy, bo takich pewnie nie zabraknie oczywiście, o tyle wśród liderów no, panuje pewien, oni są blokowani wzajemnie przez wiele, wiele pomysłów, wiele frakcji, wiele uwarunkowań. I to jest pytanie, czy Grzegorz Schetyna, Ryszard Petru, a z drugiej strony Jarosław Kaczyński i kierownictwo klubu PiS są w stanie dogadać się dla dobra, no co to użyjmy trochę patosu, dla dobra Polski, no bo to jednak jest sprawa ważna i funkcjonowanie parlamentu w normalnych warunkach jest sprawą istotną. Marcin Fiołek, Tygodnik w sieci, Marcin Celiński, Liberté, to był program Wróżenie z faktów, Łukasz Warzecha, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Trudne warunki zimowe i gołoledź były prawdopodobnie przyczyną wypadku polskiego busa na autostradzie A1 w Niemczech. Do wypadku doszło około południa w miejscowości Wildeshausen w Dolnej Saksonii. Rannych zostało 11 osób, w tym 9 Polaków. Jedną poważnie ranną pasażerkę przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że polski bus wpadł w poślizg, a potem uderzył w inny samochód i barierkę. Niegroźnych obrażeń doznały też dwie osoby jadące drugim pojazdem, który uczestniczył w wypadku. Przez kilka godzin autostrada była w tym miejscu nieprzejezdna i tworzyły się korki. Ponad 1000 osób zażyło morskiej zimowej kąpieli w samo południe przy kołobrzeskim Molo. To zwieńczenie 5. Międzynarodowego Festiwalu Morsowania. Pogoda dopisała, było bezwietrznie, a temperatura wody wynosiła plus 1 stopień. Propagandowo morsujący styl życia oparty na hartowaniu ciała, ale także prowadzono rejestrację dawców szpiku. Samemu kąpiel wychodzi troszkę inaczej, krócej, a w grupie wiadomo, że nawet do 15 minut. Zobaczymy, pogoda wybitnie czyje, temperatura wody około 1 stopień, powietrza około 6 stopni, bardzo dużo fajnych morsów dzisiaj przyjechało z całej Polski i z zagranicy również. Po prostu sama chciałam, próbowałam. I to jest to! Mamy zdjęcie! 3 minut! No 3 minut maksymalnie! 3,5! Na początku się obawiałam, że będzie mi zimno, że nie. Jest taka pozytywna energia, jest fajna grupa. Naprawdę wszystkim polecam. I tylko raz spróbować, a potem już przyjdzie odwaga. I rozumiem, że się nie przeziębiacie przez cały rok. Nie zdarzyło. Propagowania zdrowego stylu życia, dobrych nawyków i oczywiście do pomocy innym ludziom. Między innymi dlatego jest tutaj ta akcja DKMS-u Zostań dawcą szpiku kostnego. Bardzo chętnie ludzie się rejestrują. Widać, że chcą pomóc. Pobudza nam krążenie, wyzwala adrenalinę, szczęścia, radość. Nie odczuwamy tego chłodu. Finał festiwalu z kołobrzeskiego Molo obserwowało około 3000 osób. Większość fotografowała kąpiących się śmiałków. Niższe wynagrodzenia albo redukcja etatów. Przed takim wyborem stoją położne z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Placówka ma problemy finansowe, dlatego zarząd, szukając oszczędności, złożył personelowi propozycję nie do odrzucenia. Tomasz Skóra, szef Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, zapewnia, że zwolnienia to ostateczność. Ale jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, co piąta położna straci pracę. Ma jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie. Miejmy nadzieję, że kadra szpitala się nie zmieni. Jesteśmy blisko porozumienia. Mam nadzieję, że wszystkie panie położne zostaną ze skróceniem czasu pracy. Władze Mazowsza czekają na nasze porozumienie. Zależy nam
wszystkim na tym, żeby pod względem społecznym to była korzystna sytuacja. Położne nie godzą się na propozycję zarządu, nie wierzą w jego zapewnienia i dobre intencje. Zdaniem Renaty Ciecieląg, przewodniczącej Związku Zawodowego Położnych w Radomskim Szpitalu, personel jest zastraszany. Związki nadal nie mają żadnego pisma do związków, są to wszystko pisma informujące. Zaznaczam, wszystko odbywa się w atmosferze zastraszania i wymuszania. Propozycja zaradzenia finansowemu kryzysowi w szpitalu ma trafić na biurko marszałka Mazowsza do 10 stycznia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 4:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W magazynie 7 dni wschód. Witam Państwa, Piotr Pogorzelski. Moim gościem jest dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Adam Eberhardt. A będziemy podsumowywać zeszły rok i porozmawiamy też o tym, czego możemy spodziewać się w tym 2017 roku. Zaczniemy oczywiście od roku, który odszedł, który już minął. Jakie wydarzenie uznaje Pan za najważniejsze z tego minionego roku? Tylko na wschodzie, czy generalnie w polityce światowej? Chociaż to pewnie jest jakoś też powiązane, bo oczywiście jakby zapytać Putina, co było głównym wydarzeniem zeszłego roku, to to, że wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, albo co najmniej ma nadzieję, że wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Tak, więc możemy zacząć właściwie od wyborów prezydenckich, no bo wiadomo, w Stanach Zjednoczonych, bo wiadomo, że to wpłynie na nasz region także. Tak, to znaczy Rosja sądzi, uważa, że Donald Trump jest najlepszą opcją z możliwych, na skutek tego, że po pierwsze jest to polityk, który wprowadzi pewien transakcjonizm, biznesowość w relacjach z Rosją. Rosja jest zmęczona politykami, którzy chcieliby ją zmieniać, którzy by chcieli odwoływać się do wartości. Taki biznesowy pragmatyzm to jest to, co Rosję Putina kusi w Donaldzie Trumpie. A po drugie jego absolutna niemainstreamowość, jego podważanie pryncypiów polityki amerykańskiej, nie tylko w stosunku do Rosji, ale również w innych aspektach, choćby takie lekceważenie choćby relacji transatlantyckich. Pamiętajmy, że od lat jednym z głównych celów polityki rosyjskiej była próba podzielenia Europy ze Stanami Zjednoczonymi, pogłębienie rowu transatlantyckiego. Czy to wszystko, o czym Pan mówi, myśmy o tym słyszeli w czasie kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Czy można się spodziewać, że to zostanie zrealizowane przez amerykańskiego prezydenta? To jest świetne pytanie, na które chyba dzisiaj nie mamy jeszcze odpowiedzi. To, co jest z naszej polskiej perspektywy niepokojące, to, co wskazuje na możliwość realizacji choćby części nadziei władz rosyjskich, no to jest to, po pierwsze, ta natura, charakter, osobowość prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, ale również jego odczytanie wyzwań światowych. Skoro dla niego głównym zagrożeniem jest radykalny islam, no to oczywistym jest, że Rosja, która bardzo dobrze rozgrywa tę kartę antyislamską, może być i będzie traktowana jako sojusznik. Ale też pamiętajmy, że relacje rosyjsko-amerykańskie, jeżeli byśmy przyglądali się kolejnym prezydentom Stanów Zjednoczonych, one są jakoś do siebie podobne. To jest sinusoida. Poszczególni prezydenci dochodzili, czy to był George Bush, czy to był Barack Obama, oni dochodzili z nadziejami resetu, z nadziejami nawiązania dobrych relacji z Rosją, a potem po jakimś czasie wszystko to grzęzło, a kończyli w stanie, no ja nie chcę powiedzieć zimnej wojny, ale w głębokiej konfrontacji z Rosją. I mam wrażenie, że tutaj może być podobnie, to znaczy reset Putin, Trump może być głębszy, ale też z racji charakterologicznych, z racji strategicznych interesów jednej i drugiej strony, wydaje mi się, że wcześniej czy później okaże się, że oba państwa, obie polityki nie są tak do końca kompatybilne. Donald Trump szybko przekona się, że Rosja jest chętna w braniu, a niekoniecznie w odwzajemnianiu gestów, że Rosja oczywiście dysponuje potencjałem szkodzenia i może wkładać kij w szprychy amerykańskiej polityce, ale niekoniecznie dysponuje potencjałem, a na pewno nie ma ochoty wykorzystywać pozytywnym dla tych relacji.
Jeżeli chodzi o ten reset, komu bardziej w tym momencie zależy na nim? Czy Waszyngtonowi, czy Moskwie? No, Moskwie oczywiście zależy. Moskwie zależy na tym, aby dogadywać się ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że Moskwa chciałaby wreszcie zejść z sankcji, chciałaby wreszcie uzyskać trochę wytchnienia w tym wymiarze gospodarczym, bo sankcje bolą. To nie są sankcje, które mogą zawalić Rosję z wtorku na środę, ale to są sankcje, które są w wielomiesięcznej perspektywie bolesne, więc tutaj Rosja liczy na postęp. Rosja liczy być może, że Donald Trump pójdzie na jakieś ustępstwa, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o kwestię krymską oraz doniecką. Zobaczymy, jak to będzie. A Trump, no cóż, amerykańska polityka również pod nowym prezydentem również będzie poszukiwała sukcesów. Jest takie przeświadczenie, że Rosja dla Trumpa może być pierwszym łatwym celem. Jak mówiłem, niekoniecznie trwać to będzie długo. Czy w tym kontekście, co pan powiedział, możemy spodziewać się właśnie zniesienia sankcji wprowadzonych w stosunku do Rosji w związku z aneksją Krymu i z Zagłębiem Donieckim, z działaniami w Zagłębiu Donieckim? Trudne pytanie dlatego, znaczy, no dlatego, że to nie jest... Znaczy tutaj mamy do czynienia ze związkiem pewnych decyzji. To są sankcje amerykańskie, są sankcje Unii Europejskiej. One w większości się pokrywają, nie zawsze. Jednocześnie sankcje amerykańskie, one także na różnych szczeblach były nakładane. W zależności od różnych aspektów rosyjskiej polityki, te sankcje wobec Krymu to jedna rzecz, sankcje nałożone dotyczące na przykład sektora naftowego rosyjskiego czy bankowego, one były nałożone po wojnie w Doniecku. Znaczy w Europie, w Unii Europejskiej jak dotąd o dziwo utrzymuje się kompromis, że skoro Rosja nie idzie na ustępstwa, nie wypełnia porozumień mińskich, to nie ma co rezygnować z sankcji. No, oczywiście naturalna odpowiedź na pana pytanie, jaka się ciśnie, no, że Ameryka tym bardziej będzie się w tym nurcie utrzymywać. Ale cóż, ale gdyby osobowość Trumpa wprowadza tutaj taki znak zapytania, że jednak bym powiedział, wszystko jest jakoś tam możliwe. Jeżeli popatrzymy na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, no, mieliśmy do czynienia jednak z pewną ingerencją Rosji w tę... No, pewną, pan delikatnie mówi. No, tak to można ująć, pewną, ponieważ no, nie mieliśmy dokładnie jeszcze dowodów przedstawionych, prawda? Więc domniemaną, dużą ingerencję Rosji w kampanię wyborczą. Czy to było bezprecedensowe, czy to pierwszy raz się coś takiego zdarzyło? I czy my możemy powiedzieć, że Donald Trump wygrał dzięki tej ingerencji? Znaczy, chyba na taką skalę... Według tego, co może, jakie okruchy, strzępy informacji do nas dochodzą ze Stanów Zjednoczonych, to tak. Frustracja ekipy demokratów w Stanach Zjednoczonych jest głęboka. Zresztą wydalenie, uznanie za persona non grata 35 rosyjskich dyplomatów i tam zapowiedź kolejnych jeszcze działań odwetowych, również niejawnych, tego są najlepszym dowodem. No ale cóż, po pierwsze, te działania amerykańskie przychodzą dużo za późno, prawda? Gdyby administracja Obamy zajmowała stanowisko dużo bardziej stanowcze wobec polityki rosyjskiej, to może by to się odmieniło. Może inaczej by sytuacja wyglądała również, jeżeli chodzi o efekt wyborów prezydenckich. No to jest, co jest. To jest takie gdybanie, próba oceny, w jakim stopniu, na ile głosów przełożyły się działania rosyjskie. Jak spojrzymy na te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, one były dość charakterystyczne, one były dość dziwne. No, pamiętajmy, że jakby policzyć wszystkie policzone głosy, oddane głosy w amerykańskich wyborach, to Hillary Clinton uzyskała ich prawie 3 miliony więcej niż Donald Trump. Przegrała w kilku stanach kluczowych, które dały głosy elektorskie Trumpowi. Tam gdzie przegrała, ta różnica głosów, to ona była tam rzeczywiście około 1,5%. Nie umiem powiedzieć, czy te 1,5% w Michigan czy w Pensylwanii
to zasługa Putina, czy nie. Bez dwóch zdań mieliśmy do czynienia z bezprecedensowymi działaniami Rosji, które, tutaj wybiegam troszeczkę w rok 2017, które moim zdaniem one się będą powtarzały w tym roku w odniesieniu do Francji, wyborów prezydenckich we Francji, w odniesieniu do wyborów parlamentarnych w Niemczech. To jeszcze później do tego wrócimy, ale chciałem się zapytać, czy nie zaskoczyła pana odpowiedź Putina na wydalenie dyplomatów, rosyjskich dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ rosyjski prezydent Kreml uznał, że nie będzie przynajmniej na razie stosować działań odwetowych. No ponieważ nie ma automatyzmu, prawda, ale rzeczywiście pewna zasada wzajemności w relacjach dyplomatycznych sugerowałaby, że rzeczywiście 35 amerykańskich dyplomatów pożegna się z moskiewską misją. Po pierwsze, wydaje mi się, że rosyjskie władze uznały, że eskalacja nie leży w ich interesie, tym bardziej, że tam Amerykanie grożą przecież dodatkowymi, ta odchodząca administracja grozi dodatkowymi działaniami, więc chyba chcieli to wyciszyć. Po drugie, oczywiście, to jest oferta na stole wobec Donalda Trumpa, próba wzmocnienia, utrzymania tych pozytywnych fluidów, które w relacjach Trump-Putin były dostrzegalne w czasie kampanii wyborczej, już po kampanii wyborczej Trumpa. Po trzecie, wreszcie to jest też taka próba pokazania, że administracja Obamy dla Putina już nie istnieje, prawda? To jest taki przytyczek, kto wie, czy nie bardziej bolesny, pokazujący, no, że administracja Obamy, czy sam Obama, to już tak językiem amerykańskiej politologii lame duck, czyli już jak gdyby prezydent, który nie ma nic do powiedzenia, który jeszcze formalnie siedzi w Białym Domu, ale realnej polityki już nie prowadzi. I takie intencje były Putina. Pokazać, że Obamu, nawet jak robi nam krzywdę, to dzisiaj się już nie przyjmujemy, bo jest dla nas nikim. Jeżeli już mówimy o Rosji, muszę się zapytać o rosyjską interwencję w Syrii. Czy Rosja na tym skorzystała? Czy teraz ma więcej kart, ma więcej asów w rękawie? Czy wzmocniła dzięki niej swoją międzynarodową pozycję? Czy może wręcz przeciwnie? Może straciła na przykład w oczach Francuzów czy Brytyjczyków za to, co się działo w Aleppo, na przykład za bombardowanie szpitali? Tak, to jest trochę niewymierne. To znaczy, mamy tendencję do oceniania polityki rosyjskiej, czy to byłoby aneksja Krymu, czy wywołanie wojny w Donbasie, czy interwencja zbrojna w Syrii, poprzez taką bardzo doraźną analizę celów politycznych, które Rosja osiągnęła, nie osiągnęła, starała się osiągnąć, a czasami rzeczywiście na plan dalszy schodzi nam pewne postrzeganie Rosji jako aktora międzynarodowego, czy to na Ukrainie, czy to w państwach Europy Zachodniej. Oczywiście można mówić, że Rosja woli, aby się jej bali, niż aby ją kochano, prawda? Że Rosja wolałaby, aby woli, jak gdyby swoją polityką stara się zastraszyć partnerów, stara się wymusić ich ustępstwa, buduje swój wizerunek, jakby wykorzystuje to, co ma tak naprawdę najsilniejszego, no bo Rosja nie ma twardych kart, jeżeli chodziło o pozytywnych, jeżeli chodziło o relacje z Zachodem, jeżeli chodziło o wzmacnianie swoich wpływów na Ukrainie, już tam o Syrii nie wspominając, ale Rosja dysponuje potencjałem szkodzenia, potencjałem destrukcji. Tutaj karty ma najsilniejsze. I cóż, jak się ma takie karty, to się takimi kartami gra. W przypadku Syrii, no pewne gdyby ta mozaika interesów i celów rosyjskich jakoś jest tam podobna, bo pierwsze osłabienie Stanów Zjednoczonych, wykazanie Amerykanom, że muszą się liczyć z rosyjską nogą wetkniętą w uchylone drzwi, że to jest taka próba pogrzebania również filozofii zmian reżimów, że prawda, tak jak gdyby Rosja występuje przeciwko kolorowym rewolucjom, przeciwko odgórnemu zmienianiu reżimów w różnych państwach. To trwanie przy Asadzie to nie żaden przejaw lojalności wobec Asada, ale takie myślenie geopolityczne o świecie współczesnym. To jest oczywiście również szereg takich bardziej doraźnych celów, jak nie wiem, odciąganie na przykład Turcji od Zachodu poprzez szukanie budowa takiego nowego koncertu mocarstw Syrii w postaci
dealu porozumienia turecko-rosyjsko, w jakimś tam stopniu również irańskiego. To jest tak, że myślenie w kategorii budowy dychotomii w Syrii, z jednej strony Asad popierany przez Rosję, a z drugiej strony radykałowie z Państwa Islamskiego i wobec marginalizacji, osłabiania umiarkowanej opozycji, próba przekazania Zachodowi takiej oferty, no cóż, albo macie radykałów, albo macie ISIS, albo musicie zaakceptować Asada i naszą politykę. Więc jakby ten rachunek na tym takim wymiernym aspekcie tej polityki, on oczywiście dla Rosji dzisiaj jest korzystny, chociaż w wielu zachodnich stolicach frustracja działaniami Rosji na przykład wobec oblężonego Aleppo była, jest i pewnie jeszcze przez jakiś czas utrzyma się olbrzymio. Podsumowujemy 2016 rok, rozmawiamy o tym, co może się wydarzyć w 2017 roku. Rozmawialiśmy o wyborach w Stanach Zjednoczonych, w tym roku będą wybory w Niemczech, we Francji. Jak Rosja może się starać wpłynąć na wynik tych wyborów? Czy na przykład w Niemczech jest to możliwe wykorzystanie tej grupy rosyjskiej mniejszości, czy też Niemców, którzy z Rosji przyjechali po 1991 roku? No, wszystko jest możliwe w tym sensie, że w interesie rosyjskim jest dezintegracja Unii Europejskiej, osłabianie europejskiego projektu, stawianie na siły, które będą pogłębiały chaos na kontynencie europejskim, a tym samym próba oczywiście wykorzystywania potem tych poszczególnych partnerów do porozumień indywidualnych. No i ci jakby faworyci Kremla są oczywiści. Znaczy we Francji to bardzo Rosjanie liczą na zwycięstwo Marine Le Pen w wyborach prezydenckich, aż i z François Fillonem także mam wrażenie, że sobie lepiej się porozumieją niż z odchodzącym prezydentem Francji. Jeżeli chodzi o politykę niemiecką, no to zadanie dla Rosji jest trudniejsze, ponieważ sondaże wskazują bardzo silną ciągle jednak mimo wszystko pozycję Angeli Merkel, ale Angela Merkel będzie głównym wrogiem działań dyskredytujących, działań w postaci cyberataków, wykorzystywania, jak pan mówi, może być nawet również tych potencjału niemieckich Rosjan czy rosyjskich Niemców. Tutaj katalog jest szeroki. Wydaje mi się, że głównym narzędziem oczywiście są nowe technologie, nowe media, kwestie cyberbezpieczeństwa. Tutaj najłatwiej, najmniejszymi środkami można wpływać na nastroje społeczne, na postrzeganie społeczne. Rosja będzie robiła wszystko, aby Angela Merkel te wybory przegrała, ponieważ Angela Merkel utożsamiana jest na Kremlu z głównym, jest postrzegana na Kremlu jako główne zagrożenie dla realizacji tych interesów rosyjskich, jako osoba, która kategorycznie i stanowczo na tle innych zachodnioeuropejskich partnerów opowiada się za utrzymaniem sankcji wobec Rosji, jest politykiem, który kilkakrotnie miał do czynienia z doszło wielokrotnie do spięć pomiędzy nią a Władimirem Putinem i tutaj ten brak sympatii jest oczywisty. Jeżeli mówimy o sankcjach, czy te sankcje bardzo pogorszyły sytuację gospodarczą Rosji, czy ona się pogarsza z innych powodów? No bo rozumiem, że to pewnie nie jest jeden czynnik. To jest jeden z czynników. Oczywiście ważny jest czynnik w postaci dekoniunktury naftowej, spadku cen ropy naftowej. Oczywiście sankcje zachodnie utrudniają pozyskiwanie kapitału do sektora naftowego. W sektorze bankowym to pogarsza w ogóle wizerunek rosyjskiej gospodarki, tym bardziej sprzyja odpływowi kapitału, a nie jego napływowi. Te dwa elementy, zarówno niskie ceny ropy, jak i sankcje gospodarcze, bolą, pogarszają sytuację gospodarki rosyjskiej, ale pamiętajmy, że ten kryzys ma charakter dużo bardziej głęboki. Jeszcze gdy koniunktura naftowa była
wysoka, ceny ropy były wysokie, gdy Rosja nie była objęta sankcjami, wówczas rosyjska gospodarka była bliska stagnacji. Teraz Rosja wychodzi z recesji, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że stagnacja, w którą wejdzie, ona może trwać nawet kilkanaście lat, a może i więcej, ponieważ brakuje bodźców modernizacyjnych. Brakuje elementów, które by stanowiły taką silnik rozwoju Rosji, a ten rozwój do tej pory miał charakter bardzo, bardzo, bardzo wyspowy, bardzo powierzchowny, bardzo związany z sektorem energetycznym, wobec braku rządów prawa wobec słabej klasy średniej, wobec braku innowacyjnej gospodarki. To są bolączki, które obserwujemy w rosyjskiej gospodarce od lat i bym powiedział, że tylko problem tylko i wyłącznie się pogłębia. Ale z drugiej strony to państwo cały czas stać na